Witamy cię, Denis. Cicho. Siema, siema. Słuchaj, co chcecie? Kogo rozmawiać? No chcielibyśmy... Jest to dwóch chętnych. Jest, słuchaj, jest jeden chętny, ten, już z tym po mojej lewej zremisowałeś. Diego mówi, że każda... Z obydwoma panami zremisowałem, także walka z Kubiszem też była zremisowana. Widzowie zdecydowali, także to był remis, także dwa remisy. Czekaj, nie, ale nie, przecież 2-1 tam, było przecież. Nie, sędziowie tylko... powiedzieli, że... Ale ze mną przegrałeś. Sobie dobrą tą teraz. Ale już dobrze wiemy, że niektórzy sędziowie chłopalą w federacjach, oszukują. Także ja, ta walka była wyrównana. Z Pasternakiem powinienem wygrać, także moim zdaniem ale nie ma wygrana. W twojej organizacji cię oszukali? Gdzie jesteś gwiazdą? Teraz jestem gwiazdą nowej federacji. Zaraz przejmuję fejl. No jesteś, robotę. Za nudno, kurde, nie ma. Proszę? Za nudno się dzieje na tym panelu u was. Szkoda, że mnie nie ma. No to może zawsze przyjechać. Słuchaj, za daleko nie chce mi się. To chłopaki poczekają. Denis, jesteście znowu w jednej organizacji razem z Don Diego Kubiszynem. Don Diego wyzywa cię do walki. Jaka jest twoja odpowiedź? Słuchaj, powiedział, że możecie być na każdej płaszczyźnie, także ja tak proponuję koniec listopada, początek grudnia, bijemy się na zasadach Pride, MMA, gołe pięści, robimy 3x3 rundy i go rozpierdalam jak żabę. I pokazuję, dlatego chcecie być tak gołe pięści, bo jest mistrzem grądy, więc zapierdalam gnojowy pas, rozpierdalam go, zostaję mistrzem grądy i jak chcesz być mistrzem Gromdy, to zapraszamy do Gromdy. Niestety twoja kariera bardzo szybko się zakończyła, bo po lewym prostym basyna nie będę padłeś. Walczył w federacji pajaca. No, tak jak ty to powiedziałeś. To... Jesteś w federacji u frajera. No widzisz. No dokładnie, tam ja generalnie jak my rozmawialiśmy. Tak, rozmawialiśmy tak i tak, była tam między nami kość niezgody na początku, jeżeli chodzi o dogadywanie wielu tematów, ale przeprosiliśmy się nawzajem i ta kość niezgody została zasypana, zakopana, więc. A on ci nie wybaczył. Rzeczy. No a Denis mi nie wybaczył. No, Denis mi nie wybacza, bo Denis nikomu nie wybacza. Grabowski bardzo by chciał, żeby Denisek wrócił. Oczywiście, że pewnie by chciał, nie? Aczkolwiek no. Często wspominał o tobie w trailerze. Tak, prawdopodobnie... Grabowski zawsze wspomina, słuchaj, każdy trailer musi się skończyć z chwileczką w Deniska. Aczkolwiek sam sobie to zrobiłeś. Denis, sam sobie to zrobiłeś. Jesteś prawilniakiem, piszesz do prokuratury, zadajesz się z innymi ludźmi, którymi prawilnie nie powinieneś się zadawać, więc siłą rzeczy, będąc hipokrytą... Słuchaj, Lesiu, nie wypowiadaj się na tematy z klimatu, bo nie ma o tym kompletnego pojęcia, więc zamknij tą Ja tylko wskazuję na twoją hipokryzję. Ja nie znam się na tym, tylko pokazuję, że jesteś hipokrytą w tym temacie. Jak masz, jesteś sztywny i prawilny, to bądź jak Tyson, sztywny i prawilny do samego końca. Słuchaj, nie siedziałeś, nie grypsowałeś, nie masz pojęcia. Ja niczego w życiu nigdy nie dojebałem. Przecież tak, ja nie mogę grypsować. Nie siedziałeś, nie grypsowałeś, więc się nie wypowiadał. Przecież ja nawet nie mogę grypsować, mordo. Nie mogę grypsować, przecież za bycie strażakiem. Tylko Bóg może nam gasić pożary, dobrze wiemy, że tylko jesteś taki mocny przed odbiornikiem i przy kamerach, kurwa. Tak, oczywiście. A jak mi spotkałeś po walce w garażu, to obsrany przechodziłeś, aby się bać spojrzeć, uciekałem od Deniska, o Jezu, uwaga, Denis idzie król osiedla i wszechświata. Ja Denis, chyba po bóle zgapiłeś, kurwa. Ja naprawdę widzę, że ty bardzo głęboko wierzysz w siebie i w swoje historie. Stary, imponuje mi to. Chciałbym mieć taką wiarę w siebie. Ja głęboko teraz widzę w siebie, bo zapierdam i wiem, że jestem w stanie ci rozk***ć jak żabę. Oczywiście, że jesteś w stanie mnie pokonać, ale to się nie zdarzy. No to jest oczywiste, więc dawaj, bijemy się na zasadach Pride, ale bez rękawic, na gołe pięści, kurwa, w MMA. Ja na gołe pięści... Ja na głowę wszystko. Robimy to, czy się obstrałeś. Na gołe pięści walczę tylko w Gromdzie, ale poza tym wszystko jest okej. No to jesteś ciągle, to wypierdam. Z tej federacji nie ma tu dla mnie takiego miejsca, kurwa. Ja mam pytanie, daję ci możliwość, no bijemy się na te gołe pięści, czy wymiękasz, kurwa. Powiedziałem ci, że wszystko inne zaakceptuję, ale gołe pięści walczę tylko w Gromdzie, nie? Bo szanuję swoje pięści. No i tyle, więc jak najbardziej jestem za, że zróbmy to. Że to szanujesz? Mówię, że szanuję swoje pięści i walczę dlatego tylko w Gromdzie, na gołe pięści. Bo już przez poznanie smaku walk na gołe pięści wiem, jak cenne są moje pięści, dlatego właśnie walczę tylko w Gromdzie. No to dobra, mogę iść na kompromis, w samych odwikach możemy zrobić chociaż. To już prędzej. No to dobra, no to przebijamy to, tylko żebyś nie płakał później, przebijamy MMA i tyle. Denis, ja tylko zdradzę, żeby wam nie wypalić tematu, niedługo będziecie mieli okazję pogadać dłużej. resztę widzowie zostawiam wam. Możecie sobie dopowiedzieć? Tylko ostatnie pytanie i jedziemy dalej. Ej, Denis, ja mam do ciebie pytanie jedno.
Jedziesz. Słuchaj, a ty, ja mam dwa pasy wotore, jakbyś chciał walczyć na gołe pięści na zasadach Pride, to ja jestem. Okej, trafiła kola na kamień. Powiem ci tak, jeśli zrobimy rundy pode mnie czasowo, rozpierdalam cię nawet w tym Pride'zie. Musimy pod ciebie, Denis. Ale Kubiszy, nie w dalej się, gdy normalni chłopacy rozmawiają. Dobra, prawie to są agencje, które prawie na miejsce, nie skurwa. Denis. Co mi zdam, kim nie odzywa, jak chłopacy rozmawiają. Nie odzywaj się. Denis mówi, żebyś się nie odzywał. Słuchaj, Denis, nie ma problemu. Jak najbardziej. A teraz słuchaj, twoje zasady, wszystko twoje, ale rundy ustalamy pode mnie, dobra? No, Denis, mamy tak, to, tak. Dobra. I Denis, teraz słuchaj, to jest prawdziwy freak fight. Wystąpisz we prawdziwym freak fight'cie, ty jeden na Krakena i Jokera. I teraz masz 5 sekund, twoje pierwsze słowa do twoich dwóch rywali i kończymy. I nie. Trzymaj się, Denis, pozdro. Miał być? Na.